Szczęść Boże, Justyna Kendra, zapraszam na informacje dnia. Dziś zebrała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z politykami rządu i opozycji o Ukrainie i ryzyku rosyjskiej inwazji. Cieszę się, że rozumiecie Państwo problem tej, nie mam żadnej wątpliwości, wspólnej odpowiedzialności za los Rzeczypospolitej w bardzo szczególnej sytuacji międzynarodowej, jakiej no z całą pewnością od początku mojej prezydentury jeszcze nie było, ale wydaje mi się, że śmiało można powiedzieć, że takiej sytuacji, jaką mamy obecnie, nie było jeszcze od 1989 roku. Jest ona rzeczywiście specyficzna. Choć tak jak powiedziałem oficjalnie w mediach, mogę to podkreślić, w moim przekonaniu, jak również w przekonaniu moich rozmówców, istotne zagrożenie dla Polski bezpośrednie, militarne, nie występuje w tej chwili. Nie ma żadnych sygnałów, które wskazywałyby na takie bezpośrednie zagrożenie. Natomiast zmienia się niewątpliwie na naszych oczach sytuacja tak zwanego bezpieczeństwa militarnego w naszej części Europy. I jest to ważny temat do wspólnej rozmowy. Sejm przyjął uchwałę, na mocy której wzywa państwa członkowskie NATO oraz Unii Europejskiej do wsparcia Ukrainy w obliczu agresji Federacji Rosyjskiej. Sytuacja cały czas jest napięta. Na co dzień prezentują różne poglądy. W wielu kwestiach mają przeciwne zdanie. W sprawie uchwały posłowie mówili niemalże jednym głosem. 457 posłów, 456 za, 1 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm podjął uchwałę w sprawie wezwania państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej do wsparcia Ukrainy w obliczu agresji Federacji Rosyjskiej. Wstrzymał się tylko poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Sytuacja na Ukrainie jest poważna i napięta. Polacy mogą być jednak spokojni, mówił na antenie telewizji Trwam prezydencki minister Paweł Sałek. Wszystkie elementy związane z obronnością Polski, pracą służb Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Pałacu Prezydenckiego, Biura Bezpieczeństwa Narodowego zmierzają ku temu, ażeby absolutnie zabezpieczyć bezpieczeństwo naszych obywateli. Rosja zarzeka się, że nie chce konfliktu zbrojnego i zarzuca Ukrainie prowokacje. Mimo to Zachód pozostaje przygotowany na ewentualną agresję Rosji na Ukrainę. Swoją gotowość do stanowczej reakcji potwierdziły m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy i Francja. Nic o Ukrainie bez Ukrainy. Taka zasada przyświeca państwom zachodnim w kontekście ewentualnego konfliktu zbrojnego. Dlatego też trwają rozmowy ze wschodnim sąsiadem. Wczoraj telefoniczną rozmowę z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim odbył Joe Biden. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden potwierdził gotowość Stanów Zjednoczonych wraz z ich sojusznikami i partnerami do zdecydowanej reakcji w przypadku inwazji Rosji na Ukrainę. Podkreślił również zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w utrzymanie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Napisano w oświadczeniu Białego Domu. Do tej pory Ukraina otrzymała zza oceanu pomoc wartą ponad $500 miliona. Teraz przywódca Stanów Zjednoczonych zapowiedział dodatkowo pomoc gospodarczą, by wspomóc kraj w obliczu presji gospodarczej. Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował za rozmowę. Omówiliśmy najnowsze wysiłki dyplomatyczne na rzecz deeskalacji i uzgodniliśmy wspólne działania na przyszłość. Podziękowałem prezydentowi Bidenowi za udzielaną obecnie pomoc wojskową. Możliwości wsparcia finansowego dla Ukrainy również były dyskutowane. Kolejne dostawy broni na Ukrainę mają być sygnałem dla Rosji, by ta porzuciła plany inwazji. Tymczasem szef rosyjskiej dyplomacji utrzymuje, że Moskwa nie chce wojny. Jeśli to zależy od nas, Federacji Rosyjskiej, nie będzie wojny. Nie chcemy wojny, ale nie pozwolimy na naruszanie naszych interesów. Do ignorowania naszych interesów też nie dopuścimy. Rosyjski minister wskazał, że rozmowy z NATO i Stanami Zjednoczonymi jeszcze nie miały swojego końca. Spotkanie rosyjsko-amerykańskie miałoby się odbyć w ciągu następnych tygodni. Z kolei dziś w jednym z wywiadów Siergiej Ławrow zaznaczył, że jeśli Amerykanie wprowadzą nowy pakiet sankcji wobec Rosji, będzie to równoznaczne z zerwaniem stosunków między dwoma krajami. Tymczasem Stany Zjednoczone przygotowały szeroki katalog sankcji, między innymi przeciwko głównym rosyjskim instytucjom i gazociągowi Nord Stream 2. W ostatnich dniach prezydent Joe Biden zapowiedział także możliwość sankcji dla samego Władimira Putina, jeśli Moskwa rozpocznie inwazję na Ukrainę.
Wiceminister finansów Artur Soboń zapowiedział rozmowy z rzecznikiem małych i średnich firm oraz organizacjami przedsiębiorców na temat poprawy Polskiego Ładu. O debatę parlamentarną na temat Polskiego Ładu oraz kondycji małych i średnich firm wnioskowała Koalicja Obywatelska. Poseł Maria Małgorzata Janyska twierdziła, że wrogiem dla władzy są pracowici i przedsiębiorczy ludzie. Mówiła, że rośnie liczba firm, które zawieszają działalność. Ten nieład, dla pozoru nazywany Polskim Ładem, spowodował, że do drożyzny doszły firmom jeszcze, i to z dnia na dzień, dodatkowe obowiązki i koszty. W odpowiedzi podane z ostatnich lat sięgnęła wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk. Biorąc pod uwagę liczbę likwidowanych działalności w odniesieniu do lat 2016-2019, liczba wniosków dotyczących likwidacji działalności kształtuje się na bardzo zbliżonym poziomie pomimo 2 lat intensywnego trwania pandemii. Jeszcze dalej wstecz zajrzał nowy wiceminister finansów Artur Soboń. Tych firm, które dzisiaj funkcjonują, są 600 tysięcy więcej niż wtedy, kiedy żeście oddawali władzę. No taki jest regon. Wiceminister Artur Soboń podkreślał, że Polski Ład to poważna próba zreformowania dotychczasowego systemu podatkowego. Ten system dzisiaj, który reformujemy, jest systemem i skomplikowanym, i niesprawiedliwym. Tłumaczył, że przedsiębiorcy kierują do rządu swoje uwagi, które są reakcją na Polski Ład. Na temat zmian resort finansów ma podjąć rozmowę z rzecznikiem małych i średnich firm, a także z organizacjami przedsiębiorców. Do poprawy na pewno będzie kwestia różnic remanentowych, co zapowiedział wiceminister Artur Soboń. W tej sprawie swoje uwagi zgłaszał rzecznik Adam Abramowicz. W obliczaniu składki zdrowotnej nie będzie można już uwzględniać kosztów towaru. Wtedy w niektórych przypadkach przedsiębiorca zapłaci składkę zdrowotną nie od dochodu, lecz całkowitego przychodu ze sprzedaży, co może pociągnąć ze sobą ogromne koszty. Nie z całą pewnością tych postulatów, które przedsiębiorcy nas kierują w ramach systemu podatkowego, który niosą ze sobą zmiany po 1 stycznia 2022 roku, jest nieco więcej i w dialogu z przedsiębiorcami taki pakiet zmian przygotujemy. Tam też będzie amortyzacja. Wiceminister mówił też o potrzebie lepszej komunikacji. Wskazał na już podjęte działania, jak webinary, czaty i inne próby przebicia się z przekazem na temat szczegółów Polskiego Ładu. Do Sejmu wpłynął przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość nowy projekt ustawy w sprawie COVID-19, który w przypadku podejrzenia zakażenia pozwoli pracodawcom wysłać pracownika na test. Pandemia przyspiesza. Z dnia na dzień notujemy dobowe rekordy zakażeń. Ostatnie 3 dni to rekordowe liczby zakażeń koronawirusem. Tempo nadaje wariant Omikron. Jeżeli spojrzymy na ostatni tydzień, czyli na 7 dni, to już jest 62%. Czyli on zdecydowanie już w tej chwili zaczyna dominować w naszej populacji. Rząd w swojej strategii na piątą falę, która stała się faktem, zaraz obok szczepień postawił na zwiększenie dostępności do testowania. Wczoraj ruszyły punkty testowe w aptekach. Ponad 5 tysięcy farmaceutów zostało przeszkolonych do wykonywania tych testów. Są to testy antygenowe i bezpłatne. Niepotrzebne jest też skierowanie od lekarza. Na takich samych zasadach szybki test od przyszłego tygodnia będzie można również wykonać w punktach wymazu PCR. W całej Polsce takich miejsc jest 653. Do tego dochodzi 145 punktów wyjazdowych. Także wydaliśmy rozporządzenie, które nakłada na lekarzy rodzinnych, aby w ciągu 48 godzin badać osoby powyżej 60 roku życia. Do Sejmu wpłynął także poselski projekt o testowaniu pracowników w kierunku SARS-CoV-2. Autorami dokumentu jest grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. W myśl zawartych tam przepisów pracodawcy będą mogli żądać od pracowników oraz osób wykonujących na ich rzecz pracę na podstawie umów cywilnoprawnych podawania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego na koronawirusa. Nieodpłatny test pracownik będzie mógł wykonać zasadniczo raz w tygodniu. Podobnie brzmi projekt ustawy złożony przez posłów Lewicy, którzy dodatkowo domagają się powszechnego obowiązku szczepień. Projektem we wtorek ma się zająć Sejm. Na teraz to wszystkie informacje. Kolejne wydanie o 18:05. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.